Hej, hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, takim, który nie miał się zakończyć w tym miejscu. Poprzednio oczywiście, a ten nie miał się zacząć w tym miejscu. Ale że jakieś były małe problemy techniczne, no to wracamy do tego miejsca. Czyli ja też kiedyś kochałam kobietę i zaraz sobie posłuchamy. To tutaj Antea będzie miała do powiedzenia. Te odcinki pojawiały się jeden po drugim właśnie po to, żeby jakoś tak nie zostawiać tej historii bez zakończenia. I also loved a woman once. Javiera Sepúlveda. Hell had no fury like her. Big mouthed, loved to laugh. Loved me. What happened? Life happened. I had work to pursue, and so did she. She was happily married, last I heard. I'll not go that way, you understand? There'd be no happy marriage to some man or other. To the world, we were sisters. Faithful, devoted, and inseparable. A man come courting Elizabeth was also courting me. Bad leg and all. None stayed. Now, I'm a crippled young woman alone. No family, no money, no position. Marriage to a man may be all I can hope for, but it shall not be happy. So you grew up together? Our families had business. Maura's da worked the sheep farms, mine traded wool. I was 16 when my leg broke. Doctors said I'd not walk again, but the shock would likely kill me. I showed them. I went to the O'Haras to learn the wool trade. We grew together. We grew to love each other. And when they pressed you to marry, you fled here. I'd not belong to another. It was Liz or no one. New England meant we could be whoever we wanted to be. And no one would know different. No dobrze, teraz czas przejść do konkretów. You have loved each other. A love so great, not even death could tear it from you. But Elizabeth, you must realize that you are feeding on Moira's life to continue your own flicker of existence. And what of you? Does the same truth not hold? Are you not hurting him by staying? We make do with scraps of essence. Banishers, remember? Show me how. That's your choice and I want the same. It's not that simple. Us being banishers is the only reason why Antea can be fed. And it has its limits. Jakie jest twoje zdanie, Elizabeth? Ona cię zabija, no... Ja chciałabym poznać jej zdanie, co ona na to? What do you think, Elizabeth? Do you wish the haunting to endure? Am I really killing her? It will seem like you aren't at first. But she will wither slowly, and then all at once. Her life is a gift. I don't wish to hurt her. I can't do without her, not here, not anywhere. Już czas na zakończenie, no to zobaczmy. There's a haunting here. We're ready to bring it to a close. Wyrok, ale za co niby? No, pomożemy wstąpić, prawda? Uciekłe, nikomu krzywdy nie robiły. Elizabeth lingers in order to protect you, Moira. Her ghost is strong and only grows stronger. Soon she'll become untamable. Accede to her request. Ask for help. Should we do it, Liz? Should I ask for help? Yes. You're so strong. I see it and God sees it too. And your love for him will keep the yokels away. Moira, you were the fire in my hearth. You tended me. I basked in your glow. My restful heart was your great gift to me. Don't go. This is our home, and always will be. As long as you carry me in your heart. We won't let your woman face the world alone. We promise. Go in peace now, Elizabeth. Go in peace.
She is gone. Pogrążona w smutku Mary Claire O'Hara boi się żyć bez swojej ukochanej. W zasadzie miała tylko ją, prawda? I'll talk to you later. Dobrze, że przynajmniej nie ma tu nas pretensji. I tu mamy poemat trzeci. Ale już nie będę go czytać. Kto będzie chciał, to sobie spauzuje. Tu mamy stronę piątą. No i tak, mamy już większość spraw tutaj rozwiązaną, z tego co widzicie. Jeszcze pytanie. Co będzie, kiedy ich na nowo spotkamy? Co się wydarzy? Jakie będzie takie ostateczne rozstrzygnięcie tego? I teraz tak, może czegoś tutaj nie zbadałam, nie znalazłam, ale nie wydaje mi się. Tę ścieżkę tutaj odblokowaliśmy. Także moglibyśmy iść do góry, ale no my się wybierzemy o tu. Po kolejne nawiedzenie i tu obok mamy zaraz gdzieś leczniczy koper, więc próbujemy go znaleźć. Tu się nie tepniemy, ponieważ jeszcze nas tu nie było, więc tę ścieżkę musimy sobie teraz obrać na piechotkę. Chociaż teraz się zastanawiam, bo z tej strony może byśmy odblokowali przejście tutaj, a niekoniecznie przejście odblokujemy w tę stronę. Ale pewności nie mam, w razie czego to wtedy z odkrytego już obozowiska będziemy mogli przejść. Hope Moira finds peace. I hope she can manage on her own. I noticed you stopped writing to Javiera. After this, should I write and tell her of your passing? Yes. Do. Send her my love. No, tak to wygląda. Prosto i w prawo. No, kawałek ścieżki przed nami. I tu dowiedzieliśmy się czegoś o Antei. Czegoś, czego nie wiedzieliśmy wcześniej. No dobrze, a teraz biegniemy. Mam nadzieję, że przejdziemy. Przejdziemy. Jest i wóz, ale chyba tego wozu ruszać nie musimy. Tam jest jeszcze jakaś chatka. O. It's about to shoot. No tak, nie nauczyli go, żeby to brzydko tak palcem pokazywać. Kurczę, trochę ich jest. A najgorzej to mnie tego się boję tutaj, że on sobie jeszcze jakieś właśnie ciało znajdzie. Incoming. No i wszyscy. Coś tu wypadło z nich? Tak trochę biednie, zupełnie nic. Okej, okay. Teraz tak, tu kolejna mgła, tu możemy podejść do góry. I tu też wchodzimy w mgłę, ale mamy też przejście z lewej strony.
I co my tu znajdziemy ciekawego? Ghost wards cannot manifest. Ach, te nasze ulubione zagadki. O! I tu kolejny. Wisielec. Ale nie widzę. To temu. What? Think you can fend for yourself? Like falling off a log after being startled by a wisp in Akershus. Never gonna let me live that one down, are you? Fajna ścieżka w ogóle, słuchajcie. O, proszę. O kurczę. A tu myśmy w ogóle... Okej, okay, poszliśmy jedno do góry, czyli nie tam, gdzie mieliśmy iść. Ale skoro już tu jesteśmy... Nie taki był plan. Ale najwidoczniej mamy nowy plan przed sobą. Zaraz zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Entire farm heading away here. Mind you, it looks abandoned. Ghost wards protected. Pytanie, gdzie on jest? I can't worry. Mhm. Jest. Ale tu jeszcze nie wszystko. I can't help you. Tu jest... Nie. Tak, tu jest kolejny. Jakoś tak, kurczę, na wierzchu pochowane. Ciekawa sprawa. Trolley. Looks functional. Czekajcie, bo teraz tak. Oto jest ci zagadka. A ward restrains me. Jeszcze jeden? To my ogólnie tak, musimy odblokować ten wóz. I can't worry. Jeszcze. Teraz tak, tu nie wyjdziemy, bo prawdopodobnie jest zablokowane przejście. Dokładnie. There might be a way to open this door from the other side. Ale żeby dostać się na drugą stronę, to musimy pewnie zniszczyć to pnącze. No może nie, jednak tak. Dobra, to tak. To widzimy. No jeszcze szukam tego, tej pułapki na duchy. Strasznie tu dużo rzeczy jest, ale nie widzę tej. Całe mnóstwo wszystkiego. Albo chodzi o te pnącza. Ale. To jakie wielkie, tu będzie to niebieskie. Coś nam cały czas tu przeszkadza. A ward restrains me. Jaki jeszcze wart? Tu był jeden, tam był drugi. I can't worry. Tu jesteś. I'm at your side again. Czyli co, im wyżej powieszony, tym większy zasięg. Is he as high? Nah, but you can't cook. Jakim cudem tu jest tego tyle? Teraz tak, tu jest jeden. Tu chyba są w ogóle dwa pnącza. Tu jest jeden. To nam pozwoli wejść do chaty, a tu będzie drugi. To nie powinno być trudne.
Nie zdążę, prawda? O kurczę, jeszcze gdzieś. Ale gdzie? Są trzy. Kurczę, niedobrze. I'm ready to shoot the infested roots after you bruise the heart. Tu kolejny. Może to jest ten trzeci, czy nie? Ciekawa sprawa. No na pewno nam się nie uda wbiec tak szybko tutaj. Pyk i do góry zdążymy, myślicie? To jeszcze tak spróbujmy, stąd nie trafię. Raz i dwa, chociaż te dwa powinnam tu trafić. I wtedy ten trzeci na szybko, więc... Kurde, trafiłam. I to chyba ten. Chyba. Gdzie on był? Zgubiłam to. Tu był. Kurczę no. Na dole, dobra. Nie trafiłam. Ekstra. Chyba zniszczyłam dwa. Chyba. More corrupted ivy waiting to be plucked out. Ej, czemu? Dopiero wraca. Kurczę, bo ten pęd nie jest chyba od tego, prawda? No to by wyglądało. No i tak, tu mamy dwa. Ale są niby trzy pnącza, to gdzie jest jeszcze jeden? Chyba, że ten jest inny. Kurczę, sama nie wiem. Nie, to musi być jeden i ten sam. No ale to pnącze biegnie tędy. A to już jest co innego. Nie wiem, co o tym sądzić. A, bo tego tu się nie da trafić. I wszystko jasne. Jednak jeszcze gdzieś. Dobrze, wiecie co? Spróbujemy od tego głównego. Bo jeżeli w chacie w środku jest co innego... Tu jest jeden. Tu jest główny. I on biegnie do chaty. Teraz mamy otwartą tę chatę, więc mamy jeden w chacie, dwa w chacie i ten biegnie tutaj. Plus tego jednego mamy tam. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam. To ci zagadka. Trochę to trudniejsze, niż bym chciała. Zobaczmy. O Boże, jak on to długo robi. Ah!
I co? Już wróciły? I'm ready to shoot the infested roots. After you bruise the heart. To chyba trochę za szybko, nie uważacie? Kurde, ciekawa sprawa. To jak ja mam to zrobić? To strasznie szybko się dzieje. Ten zniszczyłam, ale tego już nie zdążę. No nie wierzę. Jeszcze jedna rzecz. To jest jeden. Tego nie widać, więc to nie on. No i te dwa w środku. Ale nie mam szansy biec na górę, bo on już jest z powrotem. A najciekawsze, że tu też jest pęd, który biegnie stąd. Teraz tak z ciekawości, czy my tu możemy przesunąć dalej? Żeby mieć wszystkie te pędy z jednej strony. W ten sposób. I teraz tak, tu mamy. Once I bruise the heart, destroy the wisps within its roots. Mhm. To chyba powinno wypalić. Nie? Jeszcze gdzieś. Ale wychodzą trzy pędy, a może jednak cztery wychodzą? Who's that? Yes. Something's here. Okej, to tutaj mnie po prostu skołowali. Mamy jeden pęd, mamy drugi pęd. Tam mamy trzeci pęd. Boże, on nie wychodzi, ale nie, wychodzi. Tam mamy jeszcze jeden. Te wychodzą. Ten wychodzi. Tu jest jeszcze jeden. Dobra. Nie! Sharpshooter. Use the practice. Ale to jest dopiero... Jedno. A jak mamy sobie z tym dziadostwem poradzić? Tu mamy jeden. Tu jest jeszcze jeden. Czyli ten na dole. Kurczę, okej. No, jednak trochę to pomogło. I ten za drzwiami. Wszystko jasne.
A jednak nie. I on od razu... Nie zdążyłam. Gdzie są te pędy? Strasznie szybko to znika. Tu jest jakiś pęd, ale on nie należy do tych pędów. Ten tak. Nie, on idzie ewidentnie do środka. Ale do środka gdzie? Tu. I co, na górę też? Tak, jak my mamy to zrobić w tak krótkim... Aha, no dobra. A jak do tego? Zbiegniemy po prostu. No dobra, wszystko jasne. Fajnie, fajnie. I co, nie zdążyłam? Czy zdążyłam? Nie zdążyłam. Którego nie zdążyłam? Tego. Też muszę go jakoś z góry trafić. Przez okno? Przez okno. Trafię go? Trafię. No dobra, to była taka trudniejsza, kurczę, zagadka, nie powiem. Okej. Okay. Goddammit. Uciekł mi na oczach, bo miałam nieprzyładowane. No dobra, i teraz czas na to. Czyli tu będzie za górką. Raz, dwa i za górką. A teraz tak. Czy możemy jakoś tak trafić? Nie możemy. Czyli musimy zdążyć tam podbiec. I to będzie strzał. I tu też jest strzał. Okej. Okay. Nie trafiłam. Ale dlaczego? Dziwna sprawa. Słuchajcie. Wcześniej trafiałam, teraz nie. A mam celownik na czerwono zaznaczony, więc... Świetnie. O, i tu jednym strzałem może się udać dwa zniszczyć. Świetnie. Quick and precise. Well done. Kurczę. No, tu trochę tych pnączy było, nie powiem. Skoro to było tak fajnie chronione, to... Ciekawe, co tu znajdziemy, bo tak liczę na coś dobrego. Teraz tak, tu sprawdziliśmy dół całe. Okej, okay, tu nic nie ma. Wchodzimy na górę, a na górze też nic ciekawego dla nas nie ma. To co to miejsce ukrywa? Teraz tak, to mnie jeszcze z tym wozem interesuje. Oho. Są runy. Czy... Bo ten wóz często miał dwojakie zastosowanie.
Ale wygląda na to, że chyba jedynie tutaj, a jednak nie. Czyli musimy się cofnąć. Okej, tak będzie dobrze. A to nas prowadzi do... Mlen plus 8? No nie chce mi się wierzyć. Okej, okay. To ta szopa po prostu nam tu chyba wszystko wynagrodzi, no. Bo... Nie ma innej opcji. Gardening was supposed to be relaxing. Takie buty. I tu wejście do groty, jaskini chyba. To pewnie jakiś pomniejszy skarb będzie. Okrągła sumka osiągnięcie. Jeszcze zapomniałam, że zdobyliśmy klucz do skarbu tam przy tych niby siostrach. I teraz tak, użymy zejść na dół. Czy ja widzę znowu korzeń? Teraz tak, prawej strony jeszcze nie obadałam. Nie wiem, tam są jakieś schody, ale czy my mogliśmy tam wejść? Sprawdzimy to, bo już widzę, że będzie tak. Trzeba zejść na dół, żeby dostać się do tego budynku obok, od drugiej strony. Jest drabinka, ale ta drabinka chyba nic nam nie da. No dobra. No i pytanie jeszcze, co w tej grocie mamy? Dawaj, Red, bo ja tu po prostu... Something has me. Usycham. Z niecierpliwości, bo znów bawić się z tymi korzeniami. Może nie warto schodzić. Tu jest jeden, tu jest drugi. A trzeciego nie widać. Musimy zejść, zniszczyć tą bramkę. Oczywiście. What did you expect? Czyli też go tak nie zniszczymy. Tak jest, bo gdzieś tu jest wart. Trochę tu ciemno i straszno. I take the heart, you take the roots. Kolejne. Nie wierzę. Raz, dwa, to będzie trzy. A czy my zdążymy przejść? No, zobaczmy. Oni chyba sobie z nas kpią. Żeby jeszcze można było się przez to prześliznąć. Strzał, strzał. Dobra. Ale z tej strony nie przeatakuję. Czy trafię? Jeszcze? No nie.
Czyli poczekajcie, o co tu chodzi? No trafiłam 4 z tego, co widziałam. Czy nie trafiłam? Teraz nie wiem. 1, 2, 3, 4 i 5? 1, 2, 3, 4. A może tamten? Może niepotrzebnie w ten dalszy strzelam? Bo te są podświetlone. Kurczę, nie wiem. Nie, no to musi być ten. Jednak, to jest on. Muszę jeszcze raz. Years of practice. Czyli to był jakiś, musiał być ułamek chybienia, niestety. Wcześniej, tu mamy kolejne kurzenie. I'm going to need a hand here. Jeszcze te wardy, wejdźmy na górę. I can't, Rory. Rory. Okej. Okay. No dobra, jest wart. The ward's power is gone. Nie ma sensu iść dalej. Najpierw musimy zniszczyć to. Teraz tak, 1, 2 i tam będzie 3. Tam będziemy musieli podbiec. Tylko teraz jak tu się ustawić, żeby to widzieć wszystko. Ciekawe, czy stąd trafię. Powinno. O nie, przeładowane było. Where's your sense of adventure? Wiesz co, Red, ja jestem tego samego zdania, nie? Dobra. Wejście odblokowane. Kurczę, wymęczyli mnie tu trochę, powiem wam. No właśnie, ogrodnictwo miało być relaksujące. No i co? Weszliśmy tutaj. Góra. Góra i co dalej? O proszę. Spójrzmy sobie na mapę tylko. Opuszczona farma, ekwipunek. Ja mam nadzieję, że to jest jakiś ekstra ekwipunek. Po prostu najlepszy z najlepszych, jaki mieliśmy do tej pory. Musi być wybitny. That was fun. Oh, so you do like gardening. Oh, I can't get enough. Dobrze, co my tutaj dostaliśmy? Czasy świetności. Objawienia zużywają 5% aktualnych punktów zdrowia, ale zadają zwiększone obrażenia. Wybuch 50, usiedlenie 100, skok 200. Ale zużywają 5% aktualnych punktów zdrowia. No ale przetestujmy to sobie. Plus mamy fajny level na tym, więc może nam to jakoś tutaj ładnie zagra. Good. Because I'm sure there'll be more of it. No ej, nie, no tu było po prostu jakieś totalne skupisko. No ale powiedzmy, że się opłacało. To teraz tak, skoro tę lokację mamy zrobioną, to możemy iść dalej i sprawdzić jeszcze te dwa pytajniki. Nie wiem, ładnie to było, ale nie będę tęsknić. To sprawdzaliśmy, to sprawdzaliśmy. Jakoś mnie nie przekonuje ta zabawa. Kurczę, fajna z nich para, szkoda, że Antea zginęła. Teraz tak. Tu powinniśmy ściąć.
A tu jeszcze sprawdzę. Destroy those ghost wards if you want me back. No właśnie. I tu jest ten jeden, który nam tak przeszkadza. Ale może stać na dole i dlatego jest niewidoczny. To pozbieramy sobie jeszcze grzyby, skoro jesteśmy w lesie. I teraz tak, tym przysmykiem sobie przejdziemy. A w zasadzie wrócimy. I teraz tak, pytanie, prawą czy lewą? Prawa już dokądś nas prowadzi, więc pójdziemy, zrobimy lewą stronę najpierw. Czyli w mgłę. Beware. Wards. Who knows what lurks in this thing? A to nie pójdziemy. I am warded. I cannot. To co, będziemy tak na oślep szukać tego warta? Myślicie, że go znajdziemy? Bym spróbowała. A potem najwyżej stąd nie wyjdziemy. O! Co to było? Ghost wards. I cannot manifest. Tu jest wart. Tu wraca nasza koleżanka. Widzę, skąd woła. Wards. Think you can fend for yourself? Żeby było zabawniej, prawda? I nic z nim nie zrobię. A warta... Nie widać. No pomyślałabym, że specjalnie twórcy tu tak to zrobili, żebyśmy... się troszeczkę pomęczyli i poszukali. Obejdę po prostu wszystkie ścianki. Ale nie ma. Czyli musi gdzieś cwaniak wisieć na dole, na górze. No dobra, to teraz trzeba znaleźć to wejście na górę. O kurczę, tu to w ogóle nic nie widać. Nie wiem, gdzie idę, ale idę. Kurczę, chyba weszłam w jakąś dziwną mańkę. Dokładnie. Może być problem. I can't help you. Nada. Tak to wygląda. Tu jest kolejny. A, tu jest wejście do otchłani. No tak, nie zrobimy tego, bo najpierw musielibyśmy ściągnąć mgłę. Nie chcę tam wracać, bo nie wiem, jak wyjść stamtąd. Jak my tu weszliśmy? Coś mi się czuje, że my tu weszliśmy gdzieś... Chociaż jakbyśmy tak szli... To tu powinno być przejście. O.
Musimy tego Warda u góry poszukać. I co? Nie mogę już wejść? Poważnie? Ej, ale to już jest trochę oszukaństwo. Beware. War. Woods. I tu do końca. No. No nie mówcie mi, że naprawdę tu był cały czas. Jest jeden. A to nie będzie wszystko, no? Będzie? Dobra, to jak wam teraz się ogląda ten świat? Z innej bajki. Goddammit. No dobra, ale jakoś sobie poradziliśmy, drogę odnaleźliśmy, było fajnie w tej czeluści, otchłani, mgle i w ogóle. Bardzo ciekawie. I gdzieś tu był ten totem. Napotkaliśmy go aż tam. Okej. Okay. Jest tak. To... Okej, to posprawdzajmy. Tu coś podnieśliśmy z tego, co pamiętam. Chyba, że Antea coś tu jeszcze... Nie. Nie wyczuję. Co to za ślady? Tu coś? Nic. Ojej. Grzybki. Dobra. Chociaż może od razu. Jeszcze ktoś? Nie. Prawda. Hogging all the fun. Dodge! You're wasting your time on this one. Okay. Standing by. Fajny ten pierścień, podoba mi się. I teraz tak, tu mamy otchłań. Do otchłani ogólnie musimy wejść, bo potrzebne mi są części z otchłani. Potrzebujemy ich do ulepszania ekwipunku. To za moment, bo my jeszcze gdzieś tu coś widzieliśmy. Raz tak, tu można wejść na górę. Ale, o, jest. Ołtarz odblokowany. Plus 10 energii duchowej. Teraz mapka. Tu jeszcze nie zaszliśmy.
I teraz pytanie, to jest chyba w samym rogu. Ale wejdźmy sobie na górę. Może będzie zejście z drugiej strony. I obadajmy to miejsce. Lubię to. O! Jeden. Drugi i trzeci. Jakoś to poszło. Ach, to to będzie, prawda? Dokładnie. No, wejdziemy sobie do tej otchłani. Zobaczymy, co nas tam czeka. Tylko ta otchłań to też jest taka dłuższa wycieczka troszeczkę. O. Tu coś. Więcej, nic dla nas. Tu jest ścieżka. Srebro. I? Once I bruise the heart, destroy the wisps within its roots. Naprawdę. Jeden. Drugi. Ale gdzieś jest jeszcze trzeci. No dobra. No to na nowo zabawa. Raz. Dwa. Nie zniszczyłam chyba. A jednak. Okej, okay, to tutaj sobie spuścimy linkę, czy schodzimy normalnie? Schodzimy. I to nas prowadzi dokąd? Tu już. No dobra, czyli tak, moi drodzy państwo, tu sobie zakończymy ten kurczę ciężki tym razem odcinek. I zaczniemy sobie od otchłani. Otchłań też nas wyrzuci w zupełnie innym miejscu, więc może nam to delikatnie popsuć plany. Chociaż no właśnie, to może przejdźmy się, bo teraz tak, jak mnie wyrzuci gdzie indziej tę otchłań, to potem będzie trzeba tu znowu dreptać. A to mi się średnio widzi. Proszę, tu coś jeszcze jest. No, teraz tak, już lepiej. Okej, to wiem, co to jest. To jest otchłań. I teraz tak, gdzie my tutaj mieliśmy? Znowu. Czyli tu z tej strony bardziej trzyma. I'm at your side again. A wchodziliśmy tu? Aha. Your funeral. Gdzie? Ale oni nam tutaj trójkąt chcieli zrobić, co? Skubańce. I jeszcze te. Warto było, warto było. No i proszę, i
tu jest ta nasza ścieżka nowa, prowadząca do koperku. I mam nadzieję do tych dwóch tutaj zadań pobocznych. Żadnych wisielców, żadnych beczek. W końcu zaczęły jakieś ptaki śpiewać. Mgła jeszcze jest, ale chyba ustępuje w środku. Albo gdzieś tu po rogach się kryje. Okej, czyli tu będziemy mieli kosz. Who's that? Mhm. Jeszcze ty, prawda? Spiąstkowane. No i dobra. I teraz tak, nie wiem, czy to nie było wejście. A raczej to jest zejście. Możemy zeskoczyć. Zaraz się dowiemy, jak tam wejść. Żadnego wisielca. No i proszę, jesteśmy teraz po drugiej stronie tych skał. A tu bym się spodziewała jakiejś baby bagiennej. Zobaczmy co to i rzućmy okiem na okolice. Z góry zawsze widać lepiej, ale widziałam chyba jeden ognik. A jednak nie, będzie gniazdo. Więc tych ogników jest tu więcej. Now would be a good time to speak a few words of power, just to be sure. Mhm. To teraz wiemy, co tu mamy. I teraz tak, tu nic ciekawego. No i tu wiadomo, tu mamy to zajście. Więc zobaczmy tylko jeszcze, czy mapa nam się... to będzie elitarny przeciwnik. Mhm. Tu mamy leczniczy koper. Już teraz widać pięknie całą tą okolicę. Że wygląda to fajnie. W zasadzie mamy bardzo wiele rzeczy już odblokowanych. Tylko takie właśnie jakieś poboczne rzeczy. Typu elitarny przeciwnik, czy gniazdo, prawda? I tu do tej skrzyni mamy kluczyk. Jakoś się do niej cofnę i zbiorę to, co tam było. Natomiast do rezerwy gipsów jeszcze tego kluczyka nie znaleźliśmy. On pewnie gdzieś znajduje się w tej okolicy. Tu nic, tu nic. Tu byśmy mogli jeszcze wrócić, ale... To jeszcze chwila. Wrócimy jeszcze na te bagna. I tu też będzie otchłań w takim razie. Do tej otchłani też dojdziemy. No dobra. Sporo jeszcze przed nami, sporo już za nami. Powoli się zbliżamy. No, tu jeszcze pewnie będzie kawałek terenu, to na pewno. A cała historia zwieńczy się w New Edentown. Ja wam dziękuję serdecznie za ten odcinek i zapraszam was na kolejny. Trzymajcie się. Hej, hej.